Raz, dwa, trzy. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon. Dwóch historyków. No nie, ale to znowuż mi wszedłeś <grymne> w paradę. No tak zazwyczaj się wie. Profesor Krzysztof Grudniewicz. Profesor Przemysławiszewski. Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób. Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panu uśmiechamy. Bardzo dobrze? Dwóch jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Nie wiem, czy masz świadomość, ale to już chyba nas, nasze osiemnaste spotkanie, albo dziewiętnaste. Czyli jesteśmy już dojrzali. Yy, tak, wszystko na to wskazuje, biorąc <noise> pod uwagę ilość odcinków, które nagraliśmy, ale czy spodziewałeś się, że yy, uda nam się tyle tych odcinków nagrać? No, miałem swoje wątpliwości, bo to jednak wymaga systematyczności, co niekoniecznie jest cechą nam towarzyszącą, ale z drugiej strony miałem ogromną wiarę w to, że lubimy dobre dyskusje i tu raczej nie sądziłem, że poniżej 50 odcinka zejdziemy. Aha, czyli jeszcze nas. <laughs> Ponad Ciema. 20, no dobrze, ale skoro już przypominamy tą ilość tych odcinków. To spytam jeszcze tak, no myślę, że dobrze zawsze wiedzieć, czy w ogóle jesteśmy słuchani, bo to my tak możemy sobie tak pogadać, i to zawsze jest pytanie. No, pogadać można w, w, nie wiem, korzystając z różnych okazji, ale czy trzeba koniecznie się nagrywać i umieszczać później to nagranie w internecie. Ale to trochę tak jak z naszymi pracami, przecież pisząc nasze artykuły, książki. Też zdajemy sobie sprawę, że na masowego czytelnika raczej nie liczymy. Ja pamiętam, nie wiem czy pamiętasz, była kilka lat temu była um, takie badanie prowadzone dotyczące czytania czas artykułów w czasopismach z tak zwanym impact faktorem, czyli takich, które teoretycznie zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych i eksperymentalnych mają duże oddziaływanie. No i tam wyszło, że ponad połowa artykułów publikowanych w tych czasopismach o dużym oddziaływaniu Nigdy nie była czytana i nigdy nie była nigdzie zacytowana. To myślę, że my jesteśmy mimo wszystko jednak w trochę lepszej sytuacji. Yes. Tak, ponieważ w przeciwieństwie do ilości wypożyczeń w bibliotece, które też można sprawdzić, mhm. na przykład raz do roku są przecież robione różnego rodzaju podsumowania i tak dalej, i tak dalej, to my możemy znać wyniki od razu. Wiemy na przykład, że. Tych naszych 18 zmagań z historią, mniej lub bardziej udanych, wysłuchało ponad 2000 osób. Było 2000 odsłuchów. Tak, było 2000 tak. odsłuchów. Nie, to tak. masz rację, ta, zgoda. Tak. 2000 czyli mamy wśród tych słuchaczy nawet wielbicieli. Tak. <laughs> Pozdrawiamy nasze żony. Ja myślę, że tu możemy ewentualnie rozszerzyć ten krąg trochę także innych członków rodziny. Ale właśnie, jak już jesteśmy przy tych członkach rodziny, to może najwyższy czas jednak wrócić do w, tematu wyjściowego, czyli pokoleń. Bo możemy faktycznie do tego problemu podejść chociażby w ten sposób, że pozdrawiając dziadków, babcie, nie zapominając nie. mamy, taty, ta, 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 Dzieci. Dzieci, tak, też. Ale nie rozpędzajmy się za bardzo. Nie, nie to znaczy, jeszcze chyba nie jesteśmy na tym etapie, żeby o, wspominać kolejne kolejne, o, kolejne nie, grupy. Nie, nie nie. Tak, nie, nie. Pozostajemy na razie przy tych trzech, ale te są to chyba najbardziej charakterystyczne. I mm. w, jeśli ktoś mówi o pokoleniu, no to przede wszystkim ma na uwadze chyba te, to takie genealogiczne podejście do pokolenia. Ale czy tylko? Czy nie należałoby bardziej zwracać uwagę na te aspekty kulturowe? Mm. No pamiętasz, jeszcze w nie tak dawno bardzo popularne były właśnie badania generacyjne w ocenie, opisie kultury, gdzie zwracano uwagę na te tak zwane przeżycia pokoleniowe, które miały kształtować właśnie całe generacje. Stąd zresztą wywodzą się przecież te wszystkie charakterystyki: generacja X, generacja Z, generacja baby boomers. Moim zdaniem, w tak ogromnej skali one są dość przesadzone, jeśli patrzymy na to przez pryzmat. Całej kuli ziemskiej, czy przynajmniej całego kręgu kulturowego ogromnego europejskiego, ale niewątpliwie te doświadczenia w, związane z dorastaniem, z wydarzeniami, które temu towarzyszą, kształtują może nie tyle nawet podejście do świata, co więzi między poszczególnymi ludźmi. Ale czy zgodzi się z takim zdaniem, że jest to jednak mimo wszystko zjawisko stosunkowo nowe? To znaczy, raczej związane. Z XIX wiekiem, czy nawet z późniejszymi latami, że taka próba opisu, właśnie czym taka generacja jest, czy pokolenie, w zależności od tego, jak będziemy to używać, nastąpiła stosunkowo późno. Ale ty jesteś specjalistą od wcześniejszych mhm. epok, więc jak to było we wcześniejszych epokach? Czy w ogóle zwracano na to uwagę, poza faktem, że właśnie ktoś jest synem kogoś, że właśnie urodził się tu, czy tam, czy. Czy, czy, czy jeszcze na coś innego zwracam uwagę? No nie, to znaczy to poczucie, że mamy do czynienia z pokoleniami jest bardzo silne nie tylko pod kątem genealogicznym i to możemy obserwować i w starożytności, i w średniowieczu. To raczej jest pytanie o filtry, jaki zakładają badacze, chcąc wyodrębnić takie lub inne zjawisko, bo gdybyśmy spojrzeli po tych takich symbolicznych wypowiedziach, no to mamy klasyczne powiedzenie chociażby o tym, że ci. Współcześni są tylko karłami na ramionach olbrzymów. I tu, tu nie ma kwestii genealogicznych, to jest raczej odzwierciedlenie tego przekonania, że nas łączy coś, co sprawia, że my jesteśmy współcześni, a za nami jest to pokolenie naszych poprzedników, którzy byli minioni, ale wielcy. Więc to, to, jakby to przekonanie w sferze symbolicznej było bardzo trwałe, a ja pamiętam bardzo dobrze i to często korzystałem jako inspiracji z takiego artykułu profesora Cetwińskiego, w którym spierał się on z Szkołą Genealogiczną Toruńską w odniesieniu do znaczenia więzi genealogicznych w funkcjonowaniu średniowiecznego społeczeństwa polskiego i wskazywał na przykładzie Śląska, jak istotne dla rycerstwa, dla funkcjonowania rycerstwa. Były nie więzi genealogiczne, ale pokoleniowe. Tam była bardzo prosta, bardzo prosty przykład, mianowicie otoczenia książąt, które generacyjnie się zmieniało. Nie krewniaczo, ale generacyjnie. Książę wymieniał, jeśli wystarczająco długo panował, co mniej więcej 10-15 lat, swoje otoczenie, mniej więcej odpowiadając poszczególnym generacjom. Więzi krewniacze nie odgrywały tu aż takiego znaczenia. I jakbyśmy spojrzeli, patrząc, jakby do tego XVIII-XIX wieku, to jest jasne, że te więzi krewniacze były akcentowane dużo silniej niż później, bo wtedy mamy do czynienia z ruchami migracyjnymi, rozpadem tych dużych więzi społecznych na rzecz rodziny nuklearnej, więc te zmiany zachodzą zupełnie inaczej. Ale mimo to w tym okresie preindustrialnym, te więzi generacyjne są bardzo silne, zresztą to widać też w, takim, w tych zmianach kulturowych, kiedy pod względem estetycznym widzimy, że te przemiany niekoniecznie związane są z genealogią, ale z tym, że ktoś wraca i ma wspólne doświadczenie z tym samym członkiem elity, który mieszka w sąsiedniej wsi, i obaj mniej więcej w tym samym czasie przebudowują dwory. To obserwujemy na prowincji, zwłaszcza bardzo wyraźnie, gdzie to oddziaływanie, właśnie generacyjne, związane z prestiżem, ze sposobem komunikowania prestiżu, nie jest związane tylko, a nawet głównie nie jest związane z kwestiami genealogicznymi, ale z przeżyciami i z komunikacją w tej przestrzeni poziomej. Czyli pojawienie się pewnych symboli było takim też punktem odniesienia. To znaczy, Tutaj mówiłeś wcześniej, że to mogło być władztwo okay. księcia, mogło okay. być rycerstwo, no i też coś takiego bardzo naturalnego, czyli wymieniamy te elity w, okay. co jakiś czas, żeby dać szansę tym nowym, którzy przychodzą, a w tym odchodzącym, no nie wiem, dać, odpocząć i tak dalej, i tak dalej. No można byłoby to w ten sposób widzieć, no, mm -hmm. by, do sytuacji właściwie XIX-wiecznej, kiedy rodzi się ten nowoczesny nacjonalizm, gdzie wchodzą też jeszcze inne elementy, gdzie mm -hmm. w, w, sytuacja nam się coraz bardziej zaczyna komplikować, gdzie bardziej zwraca się też uwagę na te bardzo bliskie więzi, które no właśnie, ale zaraz, ale czy to też nie było też tak, że m, ten element kulturowy jednak w, Przew, Przeważał w takich też sytuacjach, bo przecież to chodziło też o pewną wspólnotę języka, o wspólnotę mhm. religii, i tak dalej. No, wystarczy też naród żydowski przypomnieć i to, w jakich kategoriach się też o nim rozmawiało, czyli też kategoriach pokoleniowych, mhm. nawiązując do właśnie iluś tam tych pokoleń wstecz i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Tak, ta generacyjność, moim zdaniem, jest warunkowana właśnie językiem, ale tym językiem w sensie Powiązania z wartościami, które chcemy podkreślać, lub które uważamy, że nie są dla nas istotne. Stąd też często tak trudno porozumieć się między przedstawicielami różnych generacji. To nie wynika z tego, że ktoś jest starszy, a ktoś młodszy. Tylko to jest ściśle związane z tym, że dla określonych generacji pewne wartości mogą być silniejsze, ważniejsze. Niż dla tych, którzy już swoje przeżyły, swoje wartości próbowały urzeczywistnić z lepszym lub gorszym skutkiem. Natomiast te pytanie o akcentowanie generacji, zwłaszcza w patrzeniu na historię, jest o tyle trudne, że pamiętajmy, że te epoki wcześniejsze często patrzą na przeszłość poprzez generacje władców, na przykład. I tutaj ten moment generacyjny bardzo mocno łączy się z. Spojrzeniem takim genealogicznym. Trudno to rozerwać. I stąd, kiedy mówiłem o badaniach nad rycerstwem polskim, ja uważam, że w przypadku tych przednowoczesnych społeczeństw trzeba bardzo ostrożnie ważyć, który z tych elementów jest ważniejszy, bo one się splatają ze sobą bardzo mocno. To myślenie takie wertykalne, pionowe, gdzie myślimy o przyszłości, o naszych potomkach i o naszych. Przodkach, jednocześnie ściśle powiązane z tym, że oni wszyscy też zawiązują relacje w tym takim poziomym w spojrzeniu na społeczeństwo. Ale wrócę jeszcze do tej sprawy, o której wspomniałeś, czyli. To w jaki sposób chcemy opisywać mhm. te dzieje, możemy to przecież czynić w różny sposób. Możemy też opisywać poprzez generacje, na przykład, starając się pokazać no, pewne związki społeczne, kulturowe, które wpływały na takie czy inne wydarzenia. I teraz myślę, że tutaj warto jeszcze się zastanowić nad rolą pamięci w tych wszystkich mhm. układankach, bo jeśli przypomnimy sobie, że. Nawet możemy nawet tu między sobą zrobić taki mały quiz. Ilu swoich przodków pamiętasz? Wstecz. To mm -hmm. znaczy, czy byłbyś w stanie, na przykład, coś powiedzieć więcej na temat twojego prapradziadka? No może być może poza tym, że jeśli to nie była jakaś znacząca postać no to może pamiętasz mniej więcej gdzieś się urodził albo skąd mhm. pochodził, no może jakieś jedne czy dwa jakieś wydarzenia związane, które w rodzinie jakoś tam funkcjonowały. Przecież to jeszcze był okres, gdzie no nie każdego było stać na zdjęcie, żeby ten wizerunek w jakiś mhm. sposób mhm. też zachować. Więc często podkreśla się, że tak naprawdę ta nasza pamięć sięga do tej może trzeciej, no góra czwartej mhm. generacji, mhm. Ale później, no praktycznie, no, następuje ta pustka. No, ale to pytanie, znowuż jest takie, to po co nam taka wiedza? To znaczy, mhm. i myślę, że łatwiej wtedy też zrozumieć to nasze też trochę spojrzenie i opieranie się na tych znaczących postaciach, bo przecież o nich tak naprawdę wiemy o wiele więcej, o nich o wiele więcej też informacji zostało przekazanych. A nawet jeśli. Przykładowo, jesteśmy w pierwszym, lepszym kościele, czy na takim czy innym cmentarzu. też jest rzeczą ciekawą. Jeżeli to jeszcze są stare cmentarze, gdzie na przykład, tak jak w Norymberdze obserwowałem, gdzie są groby jeszcze średniowieczne, ale znowuż Norymberga, abstrahując już od ostatnich zniszczeń, myślę tutaj o II wojnie światowej, to jednak mimo wszystko w Polsce trudno znaleźć takie cmentarze, do których, gdzie byłoby tak duże nagromadzenie w historii z okresu średniowiecza. Są może pojedyncze przykłady, no może jest kilka, ale nie aż tak wiele. Więc stajemy faktycznie przed ogromnym problemem, czy poprzez generacje jesteśmy w stanie wyjaśnić tą historię, też funkcjonowanie ludzi, czy też mm. powinien być to jeden z elementów także też naszej takiej wiedzy społecznej o tym, jak się kiedyś żyło, jak się funkcjonowało, jak się myślało też, jak się też budowało pewne no, światy, których my tak naprawdę no, dzisiaj no, nie znamy, musimy je rekonstruować, jednak na podstawie tych informacji, które do nas dotarły. Ale to są, wiesz, podstawowe pytania dotyczące tego, co uważamy za wspólne, jak buduje się wspólnotę. I tak jak zaczęliśmy od tego przeciwstawienia tej wspólnoty krewniaczej, wertykalnej i tej, no, horyzontalnej, generacyjnej, to przecież musimy zdawać sobie sprawę, że jednocześnie obok siebie żyją różne generacje. Że to, to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś. Jednym czasem, kiedy wszyscy mają takie same poglądy, taką samą formację, nawet w obrębie ludzi urodzonych w podobnym, nie wiem, dziesięcioleciu na przykład, możemy mieć do czynienia z zupełnie różnymi kręgami kulturowymi, które formują zupełnie różne grupy o zupełnie różnych wartościach, mimo że wywodzą się z tej samej generacji. Czyli mówiąc krótko, z mojej perspektywy, gdybym, gdybym miał spojrzeć na funkcjonowanie społeczeństwa, to ja widzę je przede wszystkim jako ogromną różnorodność, w której najpierw trzeba przeprowadzić badania, żeby zobaczyć te miejsca, gdzie się krystalizuje jakaś tożsamość, a dopiero potem stosować narzędzia, które nam pozwalają uporządkować tą refleksję, bo w tych, przepraszam, popularnych opisach rzeczywistości minionej często stosuje się pojęcie właśnie społeczność, społeczeństwo, mieszczanie, szlachta, chłop, czyli kategorie społeczne bardzo szerokie. W tym także generacje, zupełnie abstrahując od tego, że mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi społecznościami i że to, co ujdzie, jeżeli dodamy kilka jeszcze elementów i powiemy społeczność szlachecka, tam województwa czy jakiegoś, jakiegoś państwa, nawet zupełnie nie przystoi, kiedy rozszerzamy jeszcze bardziej tę kategorię. Ale tu też tak sobie pomyślałem, że warto cały czas pamiętać, że te kategorie, nie oddają też dobrze wzajemnego oddziaływania na siebie, że żadna generacja nie żyje w pustce. Nawet jeśli mamy do czynienia z wielkimi katastrofami, które dziesiątkują generacje wcześniejsze, to one ciągle oddziaływują na te, które po nich następują. Bo mówiłeś o tych trzech pokoleniach oczywiście, to prawda ale znów zwróć uwagę, jak nasza generacyjna tożsamość będzie różnić się od tożsamości naszej generacji. Osob, które mieszkają w miejscowościach Małopolski, Podkarpacia, tam gdzie to zakorzenienie w tożsamości Ziemi, tego że tu żyli moi przodkowie, jest dużo silniejsze, bo idzie się na cmentarz, tu leżą moi przodkowie od nawet początku XIX wieku przynajmniej. My żyjemy w miejscu, gdzie nasza ta tożsamość, taka Związania poprzez pokolenia, poprzez ludzi, którzy żyje, jest zupełnie inna. Tu często mamy pochowanych jedno, dwa pokolenia maksymalnie, czasami nawet nie to. My jesteśmy bardziej nomadami, którzy bardzo mocno identyfikują się z kulturą, z rozumieniem tego, co nas otacza, z przeszłością, ale co zawsze podkreślam, według identyfikacji kulturowej. Generacje są w tym przypadku ważne, ale ja jeszcze raz to podkreślę: to nie więzi krwi. Ale raczej oddziaływanie kulturowe będzie kształtowało generacje następujące po sobie. To zgoda. Ja myślę, że tutaj jeszcze warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że jednym z takich ciekawszych problemów, z którym jesteśmy konfrontowani, to jest funkcjonowanie pamięci o tych generacjach mhm. i to w jaki sposób. Chcemy, żeby ta pamięć była dalej żywa, ale z drugiej strony jest też to pytanie, czy faktycznie to jest możliwe, bo znowuż, jeżeli, tak jak wcześniej zaznaczyłem, mamy tą pamięć trzech generacji, czyli jak, jak niektórzy chcą, jest to ta pamięć komunikatywna, to znaczy ona jest przekazywana też, mm -hmm. można powiedzieć, z jednej generacji na drugą, i dlatego, na przykład, jeśli znowuż byśmy zapytał, do jakich wydarzeń sięga na przykład moja hmm. pamięć to myślę że do opowieści moich rodziców którzy jakoś tam znowuż byli przez kolei swoich dziadków inspirowani właśnie różnego rodzaju opowieściami o II wojnie światowej sami zresztą też tą drugą wojnę światową jeszcze przeżyli i mieli swoje też doświadczenia które zebrali i następnie o nich mówili przekazywali ale gdyby na przykład sięgnąć jeszcze głębiej i na przykład zastanowić się, co ja mogę powiedzieć z tego chociaż punktu widzenia o pierwszej wojnie światowej, to to już jest dla mnie tak naprawdę pamięć kulturowa, to znaczy mhm. taka, która już w jakiś sposób została ustalona, na którą ja już nie mam wpływu, ponieważ znowuż poprzez te związki rodzinne ta moja pamięć aż tak daleko po prostu nie sięga. I tutaj dochodzimy też do bardzo ciekawego momentu. Co się dzieje w... W tym okresie przejściowym, to znaczy między mm, tą pamięcią komunikacyjną i y, 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 kiedy ta pamięć komunikacyjna zamienia się w pamięć kulturową. Mamy po prostu te kilkanaście lat, y, są różne szacunki, nie mówią o dziesięciu, drudzy mówią o dwudziestu, kiedy tak naprawdę y, mamy do czynienia z takim zderzeniem, to znaczy próbą jakiegoś takiego, y, jakiegoś takiego. Y, Wykrystalizowania tego, co później będzie w tą pamięcią kulturową. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy problem. To też właściwie z jednej strony solidarności generacyjnej, w, w obrębie jakiejś generacji, ale też konfliktów generacyjnych. Bo przecież to czasami jest też i tak, że ta ustępująca generacja chce jeszcze na koniec wpłynąć na to. Co tak naprawdę będzie pamiętane z takich czy innych wydarzeń, w których na przykład takie czy inne osoby uczestniczyły. Więc jest to bardzo ciekawy też taki proces, tego co ostatecznie znajdzie się w tej pamięci kulturowej, mhm. jako pewien efekt tego myślenia w kontekście właśnie generacji lub też tego, co chcemy jako generacja przekazać. Ale to też jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia transferu wartości. Bo przecież to, co się chce przekazać w tej polityce pamięci, oczywiście można powiedzieć, że chce się zabezpieczyć swój interes, czyli dobrą pamięć o sobie, ale to dalej jest dobra pamięć o mnie jako urzeczywistniającym pewne wartości. Część z tych wartości tworzy taki, no taki twardy kościec formacji kulturowej. To są nawiązania w przypadku Polski do wolności, do walki o prawa innych. Do przekonania o tej swoistej wyjątkowości na tle. Część są to działania czy takie wartości dość szczególne, gdzieś powiązane z nimi, jak umiejętność oporu, taki anarchiczny charakter Polaków, ileś tam tych rzeczy może być. I zwróć uwagę, że wiele z nich jest właśnie przekazywanych z pokolenia na pokolenie w zupełnie różnych narracjach. To może być walka z hitlerowcami, to może być walka z bolszewikami, to może być walka z opresyjnym państwem PRL-u. Za chwilę będzie to walka o wolność przeciwko uciskowi kapitalizmu w młodszej generacji, itd. Tak tak Ale te wartości zasadnicze paradoksalnie są przekazywane przez rodziców w konkretnej formacji kulturowej dzieciom nawet jeśli dzieci chcą to odrzucać, to kultura wpływa bardzo mocno na to, co widzimy, co rzuca nam się w oczy i wobec czego my musimy się ustosunkować, czasami akceptując, czasami odrzucając. Więc jeszcze raz, generacje niewątpliwie są bardzo ważne, ale złudą byłoby twierdzenie, że możemy właśnie jak nożem przeciągnąć powiedzieć ta generacja jest taka i ona sama się ukształtowała w opozycji twardej wobec tej innej generacji. One zawsze na siebie wpływają. Często pojawia się też bardzo ciekawe mm, określenie, że każda generacja pisze też na nowo swoją mm -hmm. historię. Myślę, że nie dotyczy to tylko nas jako historyków, ale Rzecz. też generalnie każdego z nas, który czuje się w jakiś sposób mm -hmm. związany z czasem, w którym przyszło mu stawać się dorosłym. I coś, co stawało się z biegiem czasu też jakimś takim doświadczeniem pokoleniowym. To znaczy coś, co wykraczało poza może jakąś tam przypadkowość, a bardziej do czego możemy się odwołać. Czyli na przykład na koniec mógłbyś powiedzieć: Do jakiej ty się generacji zaliczasz? Ja w ogóle nie wiem, do jakiej ja się zaliczam. Nie czuję. Nie czuję. No zaraz. Słuchałeś muzykę punk? No pewnie, że tak. No to proszę bardzo, czyli lata 80. czyli no to tak, nie jest tak. dla ciebie coś, co jest socjalizacją? Lata 80. No Pierwsze miłości to w jakich latach? A co ci się będę przyznawał? No ale okej, okay, ale... lata 80. Proszę nie, no to bardzo, czyli, no, to widzisz, 80. Czyli, czyli to jest tak, schyłek PRL-u tak. to jeszcze nie jest pokolenie Jana Pawła II, nie. prawda? Nie. Widzisz, no i to nie się wydaje, jest dla mnie też w jakiś sposób konstytutywne. Znaczy ja o sobie też mogę powiedzieć, to są, mimo różnicy też mm -hmm. wieku między nami, to są lata 80. To, tak, to jest stan wojenny, to jest po prostu to doświadczenie jednak tego zapyziałego PRL-u. No tak. Troszeczkę otwarcia no, na zachód, mhm. nawet jeżeli się jechało tylko do tego NRD, to był to pewien erzac tego zachodu, i tak dalej, i tak dalej. To były doświadczenia, które ja muszę tak. ci powiedzieć. Ja się wcale ich nie wstydzę. To znaczy, wtedy chodziło się do szkoły, robiło się maturę, zaczynało się studia. Muzyka nam grała, gdzieś tam manam w tyle, w jakiejś tam kombi. W, to, o pokoleniach dopiero później kombi zaczęło śpiewać. Ale generalnie, znaczy ja nie, nie, nie byłem tym słuchaczem, tylko punku, który ty, mm. którym ty byłeś. Ja natomiast inne kapele słuchałem, ale nie będę zdradzać, jakie być może przy jakiś. Chociaż nie mieliśmy już jakiś tam odcinek o muzyce. Tak, tak. Ale jako pewne doświadczenie generacyjne, to ja myślę, że to są lata 80. dla mnie, prawda? To jest jeszcze przecież i doświadczenie. Solidarności. Mówiłeś tutaj o tych wielkich takich wartościach jak mm. wolność i tak mm. dalej. Prawa człowieka w mm. mniejszości. No ochrona nie środowiska, jest. słuchaj. Nie, nie, ochrona okay. i siechnice. To, okay. to jest też jakiś taki kolejny element właśnie dla mnie jakiś taki ważny z, z tego chociażby okresu. Więc ja myślę, że każdy z nas, nawet mogą słuchacze zrobić sobie taki, takie krótkie ćwiczenie w do jakiego okresu oni by się przypisali? No a ja zachęcam do drugiego ćwiczenia, bo z jednej strony tak, oczywiście. Natomiast ja zachęcam też do spojrzenia szerszego: czy widzą łączność z pokoleniem swoich rodziców i dziadków, czy w czym widzą tą łączność, a z drugiej strony, czy widzą jakąś łączność w działaniach dzieci, może wnuków, z tymi wartościami, którzy oni, które oni chcą afirmować, bo. Ja jestem głęboko przekonany i to cały czas podkreślam, że oczywiście wiele nas dzieli, ale jeśli spojrzymy na te wartości już z pewnego dystansu, które chcemy przekazać, to paradoksalnie okaże się, jak wiele nas łączy: że mimo różnych form afirmowania tych wartości między generacjami i zakłóceń, które z tego wynikają, to jednak ciągłość kulturową zapewnia nam to, że wartości mamy wspólne. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dół. No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi. Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia, jest wystarczająco dużo miejsca. I pamiętajcie, nie robimy o Mamy naprawdę Helpszniny. Tak, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Jeden mikrofon. Jeden I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.